Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, co to jest demokracja? Wiele osób powie, że demokracja to są rządy większości, ale w zasadzie to nie są rządy większości. Demokracja to jest wtedy, kiedy mniejszości nie są zostawione bez żadnego głosu. No bo jeżeli jest 50% plus jedna osoba, no to te 49% 999 tysięcy w zasadzie nie ma nic do powiedzenia. Także niedużo mniejsza połowa, no jak można powiedzieć, dwie połowy są te same, no ale niedużo mniej niż połowa, nie ma nic do powiedzenia. Tak samo kompromis. Kompromis, no to nie jest to, kiedy obydwie strony są jednakowo zadowolone. Kompromis jest wtedy, kiedy obydwie strony są jednakowo wkurzone. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Biden nareszcie wyszedł z tej swojej piwnicy, no i pojechał na południową granicę z Meksyku, no i tam bronił tego wszystkiego. Później zaczął opowiadać, że w zasadzie no to musi być skończyć te rządy niedemokratyczne, kiedy trzy osoby na dwie głosują, no bo to jest 60%, skąd to się bierze, no trzy osoby względem dwóch osób, no to jest więcej niż jedna do jednej, czy dwie do dwóch, czy do trzech, to jest te 60%. No i komuniści amerykańscy właśnie chcą to zmienić w Senacie chcą to zmienić. Również rozmawiał na temat Afganistanu, powiedział, że tam w zasadzie no nie wiadomo, czy będą wojska amerykańskie wycofywane, tak? Także Taliban już się szykuje, powiedzmy, na 2022 znowu zaatakować stolicę Afganistanu, czyli Kabul. Nawijał przez godzinę, no tam miał parę wpadek. 78 lat, Biden ma 78 lat, no i on powiedział, że on się spodziewa, że on będzie, że on zdecydowanie będzie startował na drugą kadencję prezydentury z wiceprezydentką Kamalą Harris. No trudno powiedzieć, czy tak się stanie. No jest duży problem na granicy południowej, no ale to jest wina komunistów. No oni to zrobili, co zrobili. W Afganistanie powiedział, że się nie spodziewał, że to tak długo będzie. No i teraz Biden wyszedł, no i pokazał na całej tej scenie komunistycznej, o co to wszystko chodzi w Ameryce z tymi nowymi komunistami, socjalistami w Ameryce. No plan jest robiony Bernie Sandersa. Bernie Sandersa, no to jest komunista, następny komunista staruszek, który całe życie nigdy nie pracował, zawsze był w polityce. Ma trzy domy w Waszyngtonie, ma w Vermont, tam gdzie mieszka, i gdzieś tam indziej. Parę milionów to warte na swój ślub. Podróż poślubną, to pojechał do Moskwy, chwalił ich tam nieustannie. Także, że to jest plan komunisty Bernie Sandersa. Bernie Sanders Piasecki, jego brat jest też komunistą gdzieś tam w Anglii. No budują komunizm w Ameryce. Biden ogólnie wyszedł i zaczął piać jak kogut przed świtem, no jest zadowolony, że słońce wyszło spoza horyzontu. Chwalił się tym, że 100 milionów już szczepionek było w Ameryce, no w zasadzie użytych w ciągu 58 dni. No a on jak przychodził, no to powiedział, że będzie 100 milionów na 100 dni. No każdy normalny, kto zwraca uwagę, no to wie, że cała ta dystrybucja i cała ta produkcja, no to trzeba dziękować to wszystko Trumpowi. Kiedy Trump był prezydentem, trzeba pamiętać, że Moderna i Pfizer, bydlaki komunistyczne, trzy tygodnie przed wyborami wiedziały, co się będzie z tymi szczepionkami, ale komunistyczne świnie po prostu
czekały tydzień po wyborach, żeby to ogłosić. No, także żadnego kredytu Trump nie dostajesz, po prostu wycinany, tak jak w komunizmie te wszystkie encyklopedie były retuszowane, zdjęcia wokół Stalina usuwane, no to tak Trump i wszyscy konserwatyści są usuwani z historii. No ciekawe, ma plan 200 milionów chce na 100 dni, możliwe, że to się uda. Biden również sobie przypisał cały, gospodarka się rusza, no i przypisał to, że rozdane były 2 tryliony dolarów. Wzrost jest 6% roczny, no ale jak to wszystko padło 30%, no to teraz wzrost o 6%, no to to jeszcze zajmie jakiś czas, powiedzmy, zanim to Ameryka dojdzie do siebie. No wszyscy rozumieją, że ludzie zaczynają się budzić, ruszać. To jest taka sama sytuacja jak Obama doszedł do rządów, no to w zasadzie wszyscy spowolnili, no i później wszystko się ruszyło pod Trumpem. Teraz będzie podobnie, ta epidemia, cała ta panika, to było taka makabra, że już nie może być gorzej, już musi być lepsze. Wzrost gospodarczy też jest dosyć szybki, no trochę też jest opóźniony właśnie przez ten system zasiłkowy, te rozdawnictwo tych pieniędzy. Ludzie dostają, no nie są to straszne pieniądze, no ale dla wielu ludzi to są decyzje, czy pracować, czy iść do pracy, czy nie pracować, no bo niektóre te prace, stawki minimalne, no to powiedzmy akurat tyle, co mieliby zarobić, no to dostaną. No oczywiście, że to lekarze i technicy, inżynierowie, wykwalifikowani robotnicy, no to jest troszeczkę inaczej. Prezydent najbardziej oszukańczy, no to był ustawodawczym, to się nazywa legislative filibuster. Filibuster to jest pirat, to znaczy to chodzi o to, że Senat w Ameryce ma 100 senatorów, bo jest 50 stanów i każdy stan ma 2 senatorów, niezależnie czy mały stan jak Rhode Island, czy wielki stan jak Kalifornia, to mają po 2. No i co to ma robić? No to ma robić, że to są Stany Zjednoczone Ameryki. Niezależnie od ilości mieszkańców, to te 50 stanów są na równym poziomie decydowania. No i teraz ten cały, te dwie reguła 2/3, musi być 3 głosy na 2, żeby coś przeszło. No dlatego o co to chodzi, bo jeżeli byłoby tylko ilościowo, no bo jest 435 reprezentantów w Izbie Reprezentantów, no to 11 amerykańskich stanów zawsze by przegłosowały pozostałe 39 stanów, no bo tam nikogo nie ma. Także to nie byłoby demokracji. Jak może 11 stanów zawsze głosować o tym, co się będzie działo z 39? No i tak samo teraz ten 60 głosów jako taki próg decydowania o ustawodawstwie. Biden powiedział, że to jest rasistowskie, że to jest Jim Crow. Jim Crow, no to jest taki symbol południa. No na południu właścicielami niewolników kto był? Demokraci. Także ten Jim Crow kto prowadził? Demokraci. To partia demokratyczna, musicie pamiętać, że to jest partia właścicieli niewolników i oni teraz zrobili 180 stopni i w zasadzie poszli w drugim kierunku. W latach 60. zrobili to samo. No i Biden zrobił to samo. On jest zawodowym politykiem, 50 lat w polityce. No i jeden z senator Ben Sasse z Nebraski, no to on spędził godzinę czytając to, co Biden mówił w 2005 roku na temat właśnie tych głosowania trzech drugich wymaganych do przepchnięcia czegokolwiek
w Senacie. Także Biden mówił w ten sposób, że jeżeli jest cokolwiek w kraju, w Ameryce, żeby było uczciwa gra i uczciwa polityka, to chodzi o to, żeby nie przesunąć tych reguł w jednym kierunku partyjnym. I chodzi o to, żeby właśnie ta jedna partia, malutka większość jednej partii nie decydowała o tym niedużo mniejszej ilości przeciwnika. No i on tłumaczył, że musimy grać według przepisów, to jest no bo w Ameryce no to tak się sportowo to używa, no i czy się wygra, czy się przegra, no to trzeba się do tego zastosować. No i w 2005 roku ten opozycyjny Joe Biden, no to właśnie powiedział, że trzeba, w Ameryka jest zobowiązana, żeby nie brała opcji nuklearnej. Co to znaczy ta opcja nuklearna? No w Senacie czasami jak trzeba coś przepchać błyskawicznie, tak bombowo, tak, żeby się stało, no to właśnie starcza 50% plus jedna osoba. Na dzień dzisiejszy, no to podział Republikanów i Demokratów w Senacie jest taki, że jest 50-50, no tyle tylko, że 101 głosem, no to jest Kamala Harris. No ale to on właśnie już nie pamięta, co mówił i mówił o tych mniejszościach, które będą po prostu wystawione poza nawias. No a teraz robi to samo, co walczył. No, tłumaczył, że mniejszości nie mogą być odstawione na półkę. No, ale teraz Biden ma nową linię polityczną. Po prostu szepczą mu do ucha. No i on, jak marionetka, to wszystko robi. Mówi, że właśnie te głosowanie 3-2, no to było nadużywane w gigantycznej skali, że to jest po prostu nieprawdopodobne. No i tłumaczył, że w zeszłym roku to było w sumie najgorsze. No ale wszyscy normalni pamiętają, że w 2020 roku demokraci właśnie uzyskali to, że te 3-2 głosowania, no to spowodowały to, że zablokowali propozycję partii republikańskiej, żeby zreformować policję. Także to co to było? No to czy demokraci byli rasistami? No oni są rasistami, byli zawsze i będą zawsze. I czy Biden był rasistą w 2005? No był. On po prostu to jest taki kameleon, przeskakuje tylko z lewa na prawo to, co potrzebuje osiągnąć na dzień dzisiejszy. Komuniści amerykańscy są w stanie zlikwidować Amerykę. Oni są dzisiaj w stanie, żeby się utrzymać tylko przy korycie. No i to wszystko właśnie pchają w kierunku już od 20 stycznia, kiedy został zaprzysiężony. Biden zasadniczo to nie jest prezydentem Ameryki. To on jest premierem, czyli tym głównym ministrem Rady Ministrów, a całe te ministerstwa są prowadzone przez czarownicę Pelosi i Schumera, który w zasadzie nigdy nie mieszkał w Izraelu. No ale to Biden jest premierem. Biden to jest Biden jest głównym ministrem, nie prezydentem. No i chce to zmieniać. Politycznie demokraci szykują się do tego, żeby wyrzucić te 3-2 głosowania, tylko chcą pół na pół, czy większą połowę. Ostatnio właśnie też zaatakował wszystkie te reformy republikańskie. No, republikanie, co oni chcą zrobić? No, republikanie to chcą zrobić to, żeby jak ktoś głosuje, no to żeby przyszedł osobiście, jak ktoś głosuje, to żeby miał jakiś dowód osobisty, jak ktoś głosuje listownie, no to żeby zweryfikować podpisy. No a to jest ten HR1, czyli to jest House of Representatives,
ta ustawa pierwsza, no to, to wszystko to usuwa. I to wszystko to usuwa w imię demokracji. 800 stron. 800 stron tej ustawy, tej propozycji. Pierwsze, co zrobi, no to w zasadzie zabierze prawa 50 stanów do ich wewnętrznego głosowania. Czyli w zasadzie ta Bruksela, czyli Waszyngton, powie wszystkim małym krajom w Europie, powiedzmy, czy wszystkim stanom w Stanach Zjednoczonych, że oni nie mogą mieć, od 200 kilkudziesięciu lat mają swoje prawa wyborcze, a na dzień dzisiejszy komuniści amerykańscy chcą to zlikwidować. No i to wszystko w imię demokracji. No podskakiwał też troszeczkę na temat Chin. Powiedział, że Chiny chcą być, najbogatszym krajem, no i najsilniejszym krajem na świecie, ale powiedział, że to się nie stanie pod jego okiem, i że Ameryka jednak wyjdzie do przodu. No jest to ciekawe, jest to no część ludzi pokazuje wideo, że tam czy Biden nie jest hologramem. No to jest troszeczkę no makabryczne to, co ludzie wymyślają, no ale Biden jest jaki jest, tak? Trzeba pamiętać, że w 2022, czyli za rok, musimy głosować. Musimy głosować za normalnych, dlatego jeżeli macie obywatelstwo, nie jesteście zarejestrowani, no to zarejestrujcie się. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, tak jak wspominałem. Jeżeli głosujecie, no to głosujcie tak, jak zawsze głosowaliście. Jeżeli macie obywatelstwo i się zastanawiacie, głosować czy nie, no to się zarejestrujcie. Jednak 2022 musi nastąpić zmiana. Trzeba zmienić tych reprezentantów, trzeba zmienić senatorów. Tak dalej być nie może. To jest po prostu rewolucja na naszych oczach. Jest nadzieja, że kraj się budzi, że te 10-15% tych najróżniejszych szalonych mniejszości, których komuniści wykorzystują jak dawny proletariat robotniczy, no to teraz wykorzystują te krzyczące grupki. Głosujcie normalnie. Trzeba płacić podatki w miarę normalnie. Trzeba pracować normalnie, trzeba mieć jakiś punkt widzenia, no ale nie może być kraj budowany na zabieraniu jednym i dawaniu drugim, nie może być budowany na tym, żeby ograniczać biznesy, nie może być budowany na tym, że do polityki ludzie nie wchodzą, że głosują, oszukują i tak dalej. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.